Cristiano Ronaldo będzie miał stadion nazwany jego nazwiskiem. Włoskie media informują, że Manchester United w zimowym okienku transferowym powalczy o Krzysztofa Piątka. Zobaczymy, ile w tym prawdy. Siemano, witam Was, ja jestem Mateusz i zapraszam na dzisiejszy film, a powiemy jeszcze o słowach podziwu Miroslava Klose w stronę Roberta Lewandowskiego. Polska reprezentacja do 17 lat wygrała 11-0. Podsumowanie spotkań eliminacji do Euro 2020. Francuska prasa zaniepokojona o sytuację Antoana Griezmana w FC Barcelonie. A na sam koniec kilka słów o wielkim pechowcu z Liverpoolu. Odpowiedzią na zagadkę z poprzedniego materiału jest GKS Szombielki Bytom. Każdego, kto w tym klubie grał bądź gra, pozdrawiam. A oto kilka osób, które udzieliły poprawnej odpowiedzi. Moje gratulacje. Od kilku miesięcy na kanale nie pojawił się ani jeden suchar, a wiem, że chcecie, aby suchary powróciły, ponieważ często do mnie o to piszecie. Tak więc obiecuję, że od kolejnego filmu powracamy z sucharami, ale musicie zostawić tutaj 3000 łapek w górę i podesłać ten materiał swojemu znajomemu, który również interesuje się futbolem. Ale jeżeli jesteście wielkimi fanami piłki nożnej i chcecie się poczuć jak Leo Messi czy Cristiano Ronaldo, zapraszamy do gry Football Team. Mamy tam własną drużynę Landrynki, tak więc możemy wspólnie pograć. Link do rejestracji macie w opisie tego filmu. Zapraszam do oglądania. Nasi reprezentanci do 17 lat wczoraj zagrali w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Zmierzyli się z Liechtensteinem i pokonali rywali 11-0. Nasi wczorajsi rywale swój pierwszy mecz w grupie zagrali z Belgią, która pokonała ich 12-0. Jednak przechodząc do wczorajszego spotkania, to pierwszy gol padł w drugiej minucie. A w pierwszej części gry padło aż 9 bramek. Wczorajszą wygraną zapewnili sobie awans do kolejnej rundy. W najbliższy wtorek zagrają z Belgią o fotel lidera grupy. Wielki szacunek i uznanie dla Roberta Lewandowskiego pokazał ostatnio Miroslav Klose. Były piłkarz Bayernu Monachium i najlepszy napastnik reprezentacji Niemiec powiedział, że nigdy nie był nawet bliski takiego poziomu, jaki reprezentuje Robert Lewandowski. Robert Lewandowski gra trochę jak ja, ale jest 10-krotnie lepszy niż ja kiedykolwiek byłem. Jest kompletnym napastnikiem. Gra znakomicie obiema nogami. Jest wysoki, skacze wysoko, silnie uderza głową i co więcej ma lepsze uderzenia ode mnie. A warto zaznaczyć, że Miroslav Klose jest rekordzistą pod względem zdobytych goli na Mistrzostwach Świata. Trafiał dokładnie 16 razy. Niemiec przyznał się też do tego, z kim najlepiej grało mu się podczas jego długiej kariery. Thomas Müller to facet, z którym lubiłem grać najbardziej. Mieliśmy fantastyczne zrozumienie. Musieliśmy tylko patrzeć na innych i wiedzieliśmy, co będziemy robić. To było naprawdę świetne partnerstwo. Klose w chwili obecnej pracuje w Bayernie jako trener drużyny do lat 17. Cristiano Ronaldo na szeroką wodę wypłynął grając w barwach Sportingu Lizbona. Podczas jednego ze spotkań sparingowych przed sezonem zagrali z Manchesterem United. Portugalski zespół wygrał 3-1, a Cristiano Ronaldo zrobił wielkie wrażenie na Sir Alexie Fergusonie. Po tym meczu Fergie powiedział, że do końca okienka transferowego chce go mieć w swojej drużynie i tak też się stało. Dokładnie po 5 dniach był już czerwonym diabłem. Ronaldo przyznaje też, że Szkot jest osobą, która dała mu szansę, wierzyła w niego i nauczyła go futbolu. Przechodząc jednak do Sportingu Lizbona, prezes tego klubu powiedział, że jest możliwe, że ich stadion będzie nosił nazwisko Cristiano Ronaldo. Ma to być uhonorowanie dla Portugalczyka. W końcu jest to największy talent, piłkarz i człowiek, który kiedykolwiek grał w tym klubie i właśnie z Lizbony trafił na piłkarski szczyt. Trafił tam w wieku 12 lat, a już 4 lata później zagrał w podstawowym zespole. Sezon 2002-2003 był dla niego wyśmienity. Może ktoś jeszcze chce wygrać piłki halowe od Nike? Jeśli tak, to wpadajcie na kanał Chłopaków z Obstawiamy. Oni przygotowali kolejny film z typami na niedzielę, a dodatkowo dla widzów mają konkurs i rozdają piłki. A udział w nim mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie, ale wszyscy są tam mile widziani. Link do filmu w opisie, koniecznie zerknijcie. Jak poinformowało Calcio Mercato, Czerwone Diabły interesują się Krzysztofem Piątkiem. Dodają nawet, że prawdopodobne jest, aby Czerwone Diabły już w styczniu złożyły ofertę za polskiego napastnika. Nie ma co się dziwić, że działacze United szukają wzmocnień po tym, jak w letnim okienku transferowym klub opuścił Romelu Lukaku, jak i na wypożyczenie trafił Alexis Sanchez. Choć tak naprawdę w Manchesterze to Chilijczyk więcej siedział na ławce niż grał, szczególnie z powodu kontuzji, ale i też braku formy, to i tak zniknęła jedna z opcji budowy drużyny. Transfer Piątka, a raczej złożenie przez Manchester propozycji za Polaka, zależy od jego postawy pod skrzydłami nowego trenera. Gdy Marco Giampaolo był w szkoleniowcy Milanu, tak Piątek diametralnie zmienił się z maszyny do zdobywania goli do przeciętnego napastnika. Nowy trener AC Milanu, czyli Stefano Pioli, może odbudować formę Piątka, ale na to na pewno potrzeba czasu.
Czerwone Diabły interesowały się także Mario Mandzukiczem, ale podobno sam Chorwat nie chciał grać dla United. A czy wy chcielibyście zobaczyć Krzysztofa Piątka grającego na Old Trafford? U góry w karcie macie ankietę, zachęcam do oddania głosu. Wczoraj odbyły się kolejne spotkania eliminacji do Euro 2020. Oczywiście o każdym spotkaniu nie będziemy mówić, no bo po prostu zabrakłoby nam czasu, ale przyjrzymy się spotkaniu Włochów z Grecją, Norwegii z Hiszpanią oraz Liechtensteinu z Armenią. I zaczniemy od tego ostatniego. Tak prezentuje się obecnie grupa J. Armenia rywalizuje z Finlandią o awans na Euro, a dla nich byłby to historyczny wyczyn. Wczoraj mieli idealną okazję, aby wyprzedzić Finów, ale zremisowali z ostatnim w grupie Liechtensteinem. Norwegia zagrała z Hiszpanią i zremisowała po 1. Oznacza to, że Hiszpanie nie zdobędą kompletu punktów w eliminacjach. Pierwszego gola w tym meczu zdobył Saul dopiero w drugiej połowie, dokładnie w 47 minucie, a asystował mu Sergio Busquets. Gol dający wyrównanie padł w ostatniej minucie meczu. Kepa Arrizabalaga wychodząc z bramki próbował wypiąstkować piłkę, ale trafił w głowę rywala. King pewnie wykorzystał jedenastkę. W tym meczu oczywiście zagrał Sergio Ramos, jednak dla niego był to wyjątkowy występ. Dzięki wczorajszej obecności na boisku wyprzedził Ikera Casillasa i jest samodzielnym liderem pod względem występu w reprezentacji Hiszpanii. Zagrał dla swojego kraju 168 razy. Włosi w tym roku grają naprawdę bardzo skutecznie. Do tej pory nie przegrali ani jednego spotkania, a stracili tylko 3 bramki, zdobywając 20. Wczoraj zagrali z Grecją, pokonując gości 2-0. Gole padały tylko w drugiej połowie. W 63 minucie Jorginho wykonał rzut karny, a w 78 bramkę po podaniu Bonucciego zdobył Bernardeschi. Bardzo mocno uderzył za pole karnego, czym zaskoczył bramkarza. Co więcej, Włosi już zapewnili sobie awans na Euro. W piątek w eliminacjach do Euro 2020 Islandia zagrała z Francją. Trójkolorowi wygrali 1-0 po golu w 66 minucie. Olivier Giroud trafił z rzutu karnego. W tym meczu bardzo dobrze prezentował się Antoine Griezmann. Był on jednym z najlepszych piłkarzy na boisku. Zagrał pełne 90 minut. Widać było jego swobodę, zmysł gry i genialne poruszanie się po boisku. Eksperci jednak zauważyli, że nie ma tego w Barcelonie. W Hiszpanii gra na pozycji lewego skrzydłowego i nie jest ona dla niego optymalna. Widać, że się stara, ale nie jest już tak skuteczny i pomocny drużynie, jak wtedy, gdy gra w środku. Tak samo ustawiany był Philippe Coutinho. Francuz zawsze potrzebuje partnera blisko siebie, z którym jest w stanie swobodnie wymienić piłkę. Na lewej stronie w FC Barcelonie jest po prostu samotny. Francuskie media obawiają się, że jeżeli dalej będzie on grał na takiej pozycji, to nie będzie w stanie utrzymać obecnej formy i pomóc Francji na Mistrzostwach Europy. Już dziś o godzinie 20:45 Walia zmierzy się z Chorwacją. Mecz naprawdę bardzo ciekawy. Gospodarze tego spotkania muszą zrobić wszystko, aby wygrać, ponieważ zajmują dopiero 4. pozycję w grupie, a do drugiego miejsca, które daje awans, brakuje im jeszcze 3 punktów. Było bardzo blisko, aby w tym spotkaniu nie zagrał Gareth Bale. Problemów z kolanem nabawił się podczas meczu z Słowacją. Jednak tamte spotkanie udało mu się dokończyć, ale później sztab medyczny poinformował, że nie będzie pewne, czy Bale zagra w kolejnym meczu. Na szczęście okazało się, że wszystko jest w porządku i zobaczymy gwiazdora Realu Madryt na boisku. Dokładnie każdy z nas wie, że jest to piłkarz kontuzjogenny i takie informacje to wielka ulga nie tylko dla kibiców Walii, ale także Realu Madryt. Jestem w pełni sił, to był lekki ból kolana. Trochę lodu rozwiązało sprawę. Bardziej bałem się o to, że aby nie ryzykować pogłębienia kontuzji, nie wystąpię w tym meczu. Historia tego piłkarza jest bardzo smutna. Oxlade Chamberlain z powodu kontuzji stracił cały poprzedni sezon. Przed kontuzją prezentował bardzo wysoki poziom, a teraz próbuje do niego powrócić. Nie jest to jednak takie łatwe. W tym sezonie zagrał 8 razy i do tego 4 od pierwszej minuty. Dla mnie po tym, co osiągnęli chłopaki w zeszłym sezonie, to jest trochę jak, czy mogę dać coś ekstra, czy mogę coś dodać do zespołu, by mu pomóc. Oni wspaniale spisali się w zeszłym roku, a chłopaki w pomocy rozegrali mnóstwo minut, odegrali swoją rolę, byli dobrze rotowani, strzelili parę naprawdę ważnych goli. Do mnie należy zadanie, by coś jeszcze wnieść, biegi z piłką, łączenie formacji, wpasowanie się w rytm chłopaków z przodu tak, by im pomóc. To, co osiągnęli w zeszłym roku, to jest po prostu wyjątkowe. Stracić tytuł mistrzowski w sposób, jaki my go straciliśmy, to naprawdę bolesne. Więc jako zespół musimy w tym roku spisać się lepiej. Rywalizując z takimi zespołami jak Manchester City, z ich nieustępliwością, wiemy, że musimy zrobić więcej.
Mam nadzieję, że wciąż będę stawał się lepszy. Będę dostawał minuty i wrócę do punktu, w którym byłem zanim doznałem urazu. Na dziś to koniec. Wielkie dzięki za oglądanie tego filmu. Zachęcam, abyście go ocenili. Będzie mi mega miło. Do usłyszenia.